przez 6 juli dostałem na 18 urodziny od dziadka, taka historia, także mam tutaj dość precyzyjną datę. Także byłoby to już 9 lat, gdy sam się tym zajmuję. To się liczyło około 30 uli. Teraz, gdy już skończyłem szkołę, to mam około 70. Unikamy, uciekamy. Taka bywa najczęściej nasza reakcja, kiedy w pobliżu pojawia się pszczoła. Rzadko bowiem zdajemy sobie sprawę z faktu, że ten mały, niepozorny owad odgrywa tak znaczącą rolę w naszym ekosystemie. Pojawia się problem, o którym alarmują nasi uczeni, badacze, że w ciągu kilku lat, gdy wyginą pszczoły, nie będziemy mieli już się czym żywić. Zostaną nam rzeczy tylko syntetyczne. 80% roślin jest właśnie zapylanych przez pszczoły, co pozwalałoby nam sądzić, że za parę lat, gdyby pszczoły wyginęły faktycznie, może nam pokarmu zabraknąć. Dlatego też zauważane od kilku lat na całym świecie zjawisko masowego ginięcia pszczół jest już nie tylko tematem poruszanym w środowisku pszczelarskim, ale stało się również przedmiotem dyskusji i działań podejmowanych na forum Unii Europejskiej. 3 lata temu straciłem wszystkie ule, bo objawiło się to w ten sposób, że idąc na wiosnę do uli, okazuje się, że ule są puste, nie ma nawet martwych pszczół w ulach. Ta choroba, która jest najprawdopodobniej wywołana jakimś składnikiem pestycydów, środkiem ochrony roślin, które stosują rolnicy, powoduje, że pszczoła wylatując z ula, tak jakby zapominała drogi powrotnej. Pszczela rodzina ma swoją wewnętrzną hierarchię, dzięki czemu w ulu panuje ład i porządek. Oczywiście jest jedna główna matka, która jest w ulu najważniejsza i dzięki niej to wszystko funkcjonuje. Strażniczki pilnują wlotu ula. Cały czas spędzają wokół tego wejścia i w przypadku, gdy atakują osy, no to one tam już na nie czekają. Bądź też zdarza się tak, że inne pszczoły wlatują do ula, bo mogą w jakiś sposób ul pomylić. To staramy się to w jakiś sposób kolorami zaznaczać. Ale gdy pszczoła pomyli ul, to ona zostanie wpuszczona do ula z tym towarem, który ze sobą niesie. Znajdzie sobie rameczkę, tam zostawi ten miód bądź pyłek, który będzie niosła na obnóżach, ale już najprawdopodobniej z tego ula nie wyjdzie. Te strażniczki już tam dbają o to, żeby było wszystko w porządku, ale nie robią tego w drzwiach, tylko pozwalają im zostawić, jeśli coś mają do pozostawienia. Na początku, gdy jest całkiem młodziutka, to jest stadium, gdy zajmuje się właśnie sprzątaniem ula, karmieniem innych młodych pszczół. Mógłbym nawrzucać do ula jakichś tam patyków bądź liści. Na drugi dzień wszystko jest wysprzątane. We'll be right back.